Witam serdecznie na dzisiejszej konferencji, inaczej mówiąc webinarze Skyward Community. Może jedno zdanie, dlaczego Skyward Community, a nie Skyway? Oczywiście w wielu prezentacjach pewnie jeszcze nieraz usłyszymy słowo czy nazwę Skyway. Natomiast Skyward Community, wiemy, że to jest nowy branding. Tak naprawdę branding ma służyć nowy do identyfikacji wizualnej, która ma wyróżniać naszą markę w oczach klienta. Firma bardzo mocno na to w tej chwili zaczyna zwracać uwagę, ponieważ w momencie, kiedy będziemy wychodzić na rynki, to bardzo mocno chcemy być właśnie pod tą marką dobrze rozpoznawalni. Dlatego też to, co widzimy tutaj na zdjęciu, to będzie identyfikować naszą firmę pod nazwą Skyward Community. Także przejdziemy wobec tego do prezentacji. Postaram się przesunąć. Widzę, że tu slajdy mi się przesunęły do tyłu, więc bardzo szybko przesunę. Do samego początku, więc przepraszam za tą chwilę. Dokładnie. Załadowała się w formie od tyłu. Także tak, może dwa słowa o sobie. Nazywam się Duczmański Mariusz, wiele osób mnie zna. Wiele lat zajmuję się finansami. Od 2012 bardzo mocno interesuję się usługami online, takimi, którymi można właśnie przy użyciu internetu zarobić pieniądze. Od 2016 jestem dumnym inwestorem, ale też partnerem firmy Skyward Community. 2018-19 rok to był czas, kiedy mogliśmy z grupą polską, dosyć sporą grupą, jak na cały świat, ukończyć szkolenie, tak zwane 3D Coaching Business, szkolenie dla ambasadorów Skyward Community. To szkolenie ukończyły 104 osoby z 18 krajów, a nas w tej grupie Polski była siódemka, czyli taka naprawdę fajna siódemka ludzi, która mogła reprezentować nasz kraj. Tutaj mamy mały przedsmak tego, czego mogliśmy być świadkami tak naprawdę na zakończenie całego tego szkolenia. Ukończenie szkolenia to był maj 2019 rok. Mogliśmy tak naprawdę w bardzo wyjątkowym towarzystwie przebywać, bo szkoliliśmy się, tak jak już powiedziałem, z ponad 100-osobową grupą ludzi z całego świata. Niezwykli ludzie, niezwykły też również nasz coach, który nas szkolił przez rok. Tutaj widzimy również zdjęcia z odebrania dyplomów. Byliśmy również na wycieczce jako pierwsza grupa, w ogóle pierwsza grupa w historii w Emiratach Arabskich. Byliśmy zorganizowaną grupą na budowie ekotechnoparku Centrum Innowacji, które budowane jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, właśnie w Szarży. Tutaj historyczne też zdjęcia, ponieważ to zdjęcie jest przy pierwszym słupie, który stanął na ziemi arabskiej, jeśli chodzi o naszą technologię, o której za chwilę będziemy mówić. No i tutaj też właśnie z częścią polskiej grupy miałem przyjemność to zdjęcie sobie tutaj osobiście zrobić. Część osób znamy tutaj również z prowadzenia webinarów. To jest bardzo ciekawe zdjęcie, historyczne zdjęcie, ponieważ ponad 100 lat temu była fabryka cukiernicza w Rosji, Elien. Produkowała ona słodycze, ekskluzywne słodycze, do których wkładano zdjęcia, kartki reklamowe wykonane przez artystę science fiction. Czyli tak naprawdę artysta, który wyobrażał sobie transport za jakiś tam czas. Na przykład, no, tak naprawdę dzisiaj wiemy, że potrzeba było 100 lat, aby pewne rzeczy były realizowane. Zobaczmy sobie tutaj na tej ilustracji, jaką wyobrażał sobie faktycznie ten transport przyszłości. Tutaj widzimy standardowy, tradycyjny transport pierwszego poziomu, czyli jakieś auta, jakieś sanie, jakieś tramwaje, trolejbusy i tak dalej, przepełnione, zapełnione ludźmi.
Ale co ciekawe, ponad 100 lat temu ten artysta wyobrażał sobie, że transport będzie musiał przenieść się na drugi poziom, czyli w górę, nad ziemią, aby móc swobodnie, bezpiecznie poruszać się, przemieszczać się również w duże zakątki ziemi. No i tutaj faktycznie na tej ilustracji widzimy, że to ma miejsce. Co ciekawe, minęło 100 lat i tak jakby się, co się okazało? Okazało się, że artysta miał rację. To, co wyobrażał sobie, jeśli chodzi o przepełnienie dróg ponad 100 lat temu, stało się faktem. I co najciekawsze, tak naprawdę jeszcze 20-30 lat temu nie było problemu z przepełnieniem dróg, miast, aut. Ja pamiętam, jak w Koninie wprowadzałem się do mieszkania na części Starego Konina, to tak naprawdę gruba połowa parkingów przed blokami była pusta. Czyli tak naprawdę no, każdy miał jakieś tam auto, przynajmniej większość osób miała auta. Dzisiaj się okazuje, że ludzie mają po dwa, po trzy auta w jednym gospodarstwie domowym. Dzisiaj, żeby tam zaparkować, naprawdę to trzeba się dobrze posiłkować, żeby znaleźć miejsce i faktycznie to auto zaparkować. Zresztą tak naprawdę w większości miast jest to bardzo duży problem. Już nie mówiąc o przemieszczaniu się w godzinach szczytu. My mamy problem w Polsce, natomiast są kraje, gdzie są autostrady, są trasy, tak jak tutaj ta ilustracja pokazują, nawet trzy ilustracje pokazują, są przepełnione, zatłoczone, zakorkowane każdego dnia trasy. Identycznie wygląda sprawa z portami. Tam, gdzie przybywają statki, gdzie one są rozładowywane z bardzo dużą ilością towaru, one są tak naprawdę przepełnione. Często statki, porty na rozładowanie kontenerów z towarami czekają wiele dni, czasami tygodni, zdarza się, że i miesięcy. Więc również tutaj problem z rozładunkiem jest bardzo dużo. Zresztą widzimy na tej ilustracji przepełniony port kontenerami, a zobaczmy, ile kręci się w koło różnego rodzaju statków, które też w wielu wypadkach zmierzają do portu po to, żeby faktycznie jakiś towar rozładować. Więc jest to naprawdę duży problem. Więc krótko mówiąc, podsumowując króciutko to, co już w tej chwili powiedziałem, mamy przepełnione trasy i brak zabezpieczeń, brak bezpieczeństwa na drogach, którymi się poruszamy. Tutaj pewna nowość pewnie dostrzeżemy, jak jesteśmy na różnych webinarach, jak patrzymy na tą ilustrację, to szczególnie pewnie tej stronie męskiej szczególną uwagę zwrócimy na to zdjęcie po prawej stronie. Pewnie piękna kobieta w pięknej sukni, ale właśnie, nie chodzi o to, nie chodzi o ten szczegół, bo okazuje się, że ten problem, który widzimy tutaj na prawdziwym zdjęciu, gdzie jedna z artystek, fotomodelek robiła zdjęcie, no to widzimy prawdziwe zdjęcie, drogę do Dubaju. Rozpoznajemy bardzo dobrze tą wieżę i tak naprawdę zobaczmy na szosę, na drogę, którą trzeba się poruszać. Wyobrażamy sobie poruszanie się z dobrym autem, z dużą szybkością po takiej autostradzie czy takiej drodze. I jest to naprawdę duży problem, bo jeśli ktoś był w Dubaju czy w Emiratach Arabskich, to wie, że burze piaskowe to tak naprawdę nie jest rzadkość, ale tak naprawdę większą część roku w mniejszej lub większej mierze ten problem doskwiera mieszkańcom Dubaju, jak i całych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Więc przemieszczanie faktycznie po ziemi normalnymi autami jest bardzo problematyczne. Również tutaj te pozostałe dwa zdjęcia pokazują, że miejsca, gdzie w porze tak naprawdę zimowej, ale też miejsca, gdzie faktycznie północne rejony naszego globu, gdzie ta część zimy to nieraz przeważająca część roku i przemierzając duże ilości terenów, jest naprawdę problem przemieszczania się chociażby, tak tutaj pokazane, pociągiem. Jest bardzo duży problem, duże niebezpieczeństwo.
Jak ktoś obserwuje pogodę, co się dzieje z naszą pogodą na całym globie, to wie, że w ostatnim czasie nawet w Skandynawii, gdzie mamy tak naprawdę teraz środek lata, w niektórych rejonach w Skandynawii spadło kilka metrów śniegu w środku lata. Można to znaleźć, takie informacje w różnych serwisach pogodowych, więc warto sobie zajrzeć i faktycznie potwierdzić tą informację. Czy też problem z ostatnimi opadami, ale są kraje, gdzie mają pory deszczowe i te zagrożenia związane z przerwaniem mostów, przepraw są też bardzo duże i jest to faktycznie realny problem, z którym ludzie muszą się zmierzyć. Tutaj kolejna tak naprawdę rzeczywistość, jaką mamy na co dzień. Paliwo, które używamy my jako ludzie, jest trucizną dla natury. Ona tak naprawdę, jak wiemy, jest w stanie wytrzymać pewne granice, jest w stanie nawet się odnawiać, oczyszczać, ale musi mieć tą możliwość. Natomiast my jako ludzie, korzystając z paliw, ropy, z benzyny, z gazu, zatruwamy środowisko, zatruwamy florę naturalną, jeśli chodzi o środowisko naturalne, jeśli chodzi o zwierzęta, ale również my sami w ten sposób się zabijamy. Nie mówiąc już o konsekwencjach zmian klimatycznych, to co się dzieje też również w naszej pogodzie, gdzie w ostatnim czasie słyszeliśmy nad morzem, przeszła kolejna trąba powietrzna i tak naprawdę duże straty to przyniosło. Jest to wszystko skutek tego, że człowiek niszczy przyrodę, a jest to związane w dużym stopniu z paliwami, które są wykorzystywane właśnie w transporcie. Więc zanieczyszczenie środowiska jest to kolejny problem, z którym musi się zmierzyć. Tak naprawdę już na wczoraj, nie na dziś, nie na jutro, ale na wczoraj ludzkość, rządy na całej arenie światowej. Tutaj tak naprawdę ktoś mógł powiedzieć, no tak, ale przecież technika się posuwa do przodu, są nowe auta, są elektryczne auta, tylko nie zapominajmy tak naprawdę, że te auta poruszają się dzięki energii, która została wyprodukowana, stworzona dzięki węglowi, benzynie, ropie naftowej, atomowi, czyli są elektrownie też atomowe, które tak naprawdę z kolei przesyłają energię, a auta i ją wykorzystują faktycznie do przemieszczania się i to też w dużej mierze przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska. Pamiętajmy również, że nadal takie auta, które są na energię elektryczną, ale również te standardowe, których jest dzisiaj przeważająca większość, wykorzystują bardzo dużo energii. One tak naprawdę, każdy z nas, wiadomo, mając auto, wiemy, że takie auto zużywa 5, 7, 10 lub więcej litrów benzyny, ropy, gazu na 100 km. Więc to jest naprawdę bardzo duża ilość. Za chwilę przekonamy się tak naprawdę, mówiąc o technologii, o której dzisiaj za chwilę dużo powiemy, to faktycznie to czym my się dzisiaj poruszamy, to nie da się porównać z technologią, którą mamy przed sobą. Tutaj mamy dwa pojazdy, zarówno w Niemczech, jak i w innym rejonie świata, tutaj akurat w Chinach. Jest próba oczywiście podniesienia różnych środków transportu na drugi poziom, natomiast jak zauważymy, one nadal, te środki transportu są bardzo ciężkie, bardzo dużo energii zużywają, więc niewiele różnią się od tradycyjnej. Oprócz tego, że może troszeczkę mniej miejsca zajmują na Ziemi, więc to jest tak naprawdę tylko ta jedyna różnica zauważalna. Więc kolejnym problemem, który możemy wyróżnić, jest wysokie zużycie energii. I jak ważne jest to właśnie to zużycie, wysokie zużycie energii, za chwilę też powiemy, o jakiej technologii my dzisiaj mówimy i o jakiej technologii my chcemy dzisiaj mówić, jeśli chodzi o przyszłość. Tutaj jeszcze krótka wzmianka. Tradycyjny transport wymaga tak naprawdę wielu nakładów finansowych. Jest bardzo drogi. Cała infrastruktura wymaga bardzo dużo pracy. Wiemy, że jakikolwiek odcinek drogi, nawet 100 km często
Często podaję przykład tego odcinka drogi, który budowany już jest od kilku lat, Częstochowa-Łódź, ta ekspresówka. Wiemy, że tam potężne setki, tysiące ton ziemi są przewalane, żeby wybudować tak naprawdę kilkudziesięciokilometrowy odcinek drogi, nie mówiąc już o wpływie na środowisko naturalne i wiele innych czynników. Koszty są potężne. Przypuszczam, nawet pewnie nie chciałbym wiedzieć, jakie koszty są związane z przygotowaniem tak krótkiego odcinka drogi. Więc to też jest problem, z którym tak naprawdę ludzkość musi się zmierzyć, prędzej czy później, ponieważ dzisiaj każdy szuka oszczędności. Mówimy też o ochronie środowiska i jeszcze wielu innych czynnikach, które tak naprawdę nasza technologia Skyward Community jest w stanie rozwiązać. A zatem krótko mówiąc, tutaj to ostatnie zdjęcie, jeszcze dotyczące technologii, która dzisiaj istnieje, standardowa, jest ona ciężka. Jeśli mamy tak naprawdę, tworzona jest przeprawa przez jakiś krótki odcinek drogi, terenu, gdzie jest jakaś rzeka, gdzie jest jakiś nierówny teren, to tak naprawdę tworząc taki most, ciężkie obudowy, pochłania to bardzo dużo pieniędzy. Również związane jest tak naprawdę z dużymi nakładami czasu, sił. Ma to też związek duży również z naturalnym środowiskiem, które też jest w ten sposób niszczone. A jaka jest różnica między tradycyjną technologią, którą dzisiaj jeszcze gdzieś tam się stosuje w wielu rejonach, a tą, którą my mamy do zaproponowania, to za chwilę zobaczymy na kolejnych ilustracjach. A zatem, drodzy, fajny ten slajd, bardzo mi się podoba. Skyward Community, witamy w XXI wieku. I teraz tak naprawdę zobaczymy to, co stanie się gdyby staniemy się świadkami w najbliższych latach. Żyjemy w szczególnym okresie, gdzie na własne oczy możemy zobaczyć, jak transport wzbija się tak naprawdę na całkowicie inny poziom. Tutaj pokazane jest tak naprawdę to samo, co widzieliśmy na tej ilustracji. Z jaką różnicą? Różnicą taką, że tu jest nasza technologia. Widzimy tak naprawdę strunę, zastosowanie technologii strunowej, która jest w odpowiednim korpusie naciągnięta, tworząc tor do poruszania się pojazdów. Mogą to być wolno lub bardzo szybkobieżne pojazdy w sposób bezpieczny. I zobaczmy, ile tak naprawdę materiałów jest wykorzystane do utworzenia, do połączenia takiego odcinka. Pamiętamy, tam było kilka podpór, jeszcze dużo żelastwa tak naprawdę nad samymi torami, a tutaj tak naprawdę mamy dwie podpory, strunę i korpus, który to wszystko spaja. Kolejne zdjęcie, tutaj to zdjęcie tak naprawdę pokazuje nam bardzo ważną rzecz. Pokazuje nam jak gdyby skład i właściwości tutaj tej całej struny, o której my mówimy, po której się porusza nasz pojazd. On złożony tak naprawdę jest z główki szyny, struny i wypełniacza i korpusu szyny. To są takie cztery podstawowe części, to po czym porusza się nasz pojazd. Natomiast podstawową, najważniejszą rzeczą to są wbudowane struny. Tak naprawdę one powodują, że taki tor jest bardzo mocno wytrzymały. Może przemieszczać się po nim tak naprawdę pojazdy nawet wielu ton wagi. Jest to bezpieczne na dziesiątki lat. Taka trasa powinna spokojnie być, wystarczy, powinna zagwarantować bezpieczną podróż. Tutaj na tym zdjęciu, bazując tak naprawdę na tej konstrukcji, którą przed chwileczką widzieliśmy, można zaprojektować trzy typy nawierzchni torowych i każda z nich ma swoje oczywiście zadania i zalety. Mamy trzy rodzaje szyn i tutaj na kolejnych zdjęciach zobaczymy dwa.
To jest realne zdjęcie z Berlina z 2018 roku na InnoTransie, gdzie firma wystawia się tak naprawdę od kilku lat. 2018 rok, InnoTrans, widzimy tutaj dwie szyny. Na tym zdjęciu jest to tak naprawdę półsztywna i elastyczna szyna. Półsztywna to jest ta po lewej stronie i elastyczna po prawej stronie. I ona jest oczywiście wykorzystywana do pewnych rodzajów pojazdów, które firma stworzyła, zaprojektowała. Tutaj widzimy jeden z prawdziwych pojazdów, który porusza się na Białorusi. Zdjęcie zrobione w 2019 roku w Ekotechnoparku w pobliżu Mińska. Charakterystyczną oczywiście cechą strunowych nawierzchni torowych, o których mówiliśmy przed chwileczką i schemat pokazywaliśmy, jest brak spoin w szynach, to znaczy, że no nie usłyszymy charakterystycznego stukania stalowych kół. Czyli po prostu taki pojazd płynie, bardzo płynnie posuwa się po takiej strunie. Najważniejsze również zadaniem transportu drugiego poziomu jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pasażerów, no i brak również kierowców i automatyczny system sterowania eliminuje wpływ czynnika ludzkiego. To jest bardzo, bardzo ważna informacja. Tutaj ważne również zdjęcie widzimy, ponieważ tak naprawdę na tej konstrukcji mamy specjalny system przeciwwykolejaniu. Oprócz tego, że każde jak gdyby koło, które powoduje poruszanie się naszego pojazdu, jest swoim rodzajem silnikiem, bo widzimy tu koło silnikowe, czyli sam w sobie jest jak gdyby silnikiem, kołem, jeszcze zawiera specjalny system przeciwwykolejaniu. Czyli oczywiście tutaj pod tym względem również firma bardzo dobrze zadbała o bezpieczeństwo. Zdaję sobie sprawę, że jeśli chodzi o transport publiczny, przewozu osób, musi tak naprawdę spełniać najwyższe rygory, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Tutaj na tej ilustracji dosłownie króciutko, pokazując tą ilustrację, mówimy o zmniejszeniu m.in. obciążenia konstrukcji toru, a także zwiększenia przepustowości. Możemy to zrobić w następujący sposób. Czyli tak naprawdę zamieniając jeden długi pojazd w kilka mniejszych. I co my tak naprawdę dzięki temu osiągamy? To, co już powiedziałem, zmniejszamy obciążenie konstrukcji, zwiększamy przepustowość. Okazuje się, że na przykład te pojazdy, które na przykład mogą mieścić, przykład zobaczymy za chwilę na ilustracji, mogą mieścić 6, 8 czy na przykład 10 osób, mogą poruszać się z bardzo dużą szybkością, nawet 500 na godzinę. I co ciekawe, mogą poruszać się na przykład, nie wiem, co 30 sekund jeden za drugim. Czyli w tym momencie przepustowość tego transportu jest dużo większa niż w tradycyjnym transporcie, gdzie na przykład jakiś pojazd, pociąg przejeżdża raz na godzinę, czy nawet gdzieś tam rzadziej, jakąś tam jedną trasą. Tutaj widzimy prawdziwe zdjęcie w Berlinie na InnoTransie. Co ciekawe, jest to jedno z silników kół, o którym przed chwileczką też mówiłem, zaprojektowanych specjalnie dla pojazdów strunowych. Patent nie ma tak naprawdę odpowiednika na świecie. Zaletami takich kół są nie tylko prostota, kompaktowość, moc, ale także mniejsze zużycie energii. I to jak dużo mniejsze zużycie, drodzy Państwo, energii, to za chwilę będziemy mogli zobaczyć w kolejnych slajdach. O właśnie, tutaj mamy tą ilustrację, 44 zdjęcie, tak jest ono tutaj, taka informacja, natomiast współczynnik oporu, aerodynamiczny współczynnik oporu wynosi 0,065. Ci, którzy z Was znają się na takich współczynnikach, wiedzą, że jest to coś szczególnego, co firma osiągnęła, jeśli chodzi faktycznie o ten współczynnik. Co ważne jest na tym zdjęciu, to przepływ powietrza w strefie przyziemi,
co pokazane jest chociażby właśnie w przypadku zwykłego auta, które porusza się gdzieś tam po jakiejś trasie, po asfalcie, po jakiejś tam szosie. Na transport drugiego, tak naprawdę przepływ powietrza w strefie właśnie przy ziemi nie wpływa na transport drugiego poziomu, bo jak widzimy tutaj ten współczynnik jest o wiele większy, jeśli chodzi o tą aerodynamikę, jest 0,4, natomiast tutaj mamy dużo mniejszy opór, on zmniejsza się aż do 0,065. Jest to naprawdę niesłychane osiągnięcie na skalę światową. Jak to się przekłada na m.in. zużycie energii, to właśnie o tym za chwilę też jeszcze powiem. Ale jest to coś wyjątkowego. Tutaj widzimy prawdziwe zdjęcie. Niektórzy mogli już siedzieć w tym pojeździe. Niektórzy widzieli, jak on się porusza na ekotechnoparku. Jest to jeden z pojazdów, który firma zrobiła. Będzie przeszedł już część certyfikacji, część badań. Natomiast te badania dotyczące szybkości, która ma osiągać nawet 500 na godzinę, być może i więcej, będą testowane oczywiście w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w najbliższej przyszłości. Tutaj na tym zdjęciu wracamy do tych pojazdów, które firma już certyfikowała, opatentowała i one są. I one są w pełni ukończone i tutaj jak gdyby żadnych prac one nie wymagają. Jedynie co firma może dostosowywać jeszcze do klimatu, do miejsca, w którym się to będzie poruszać, jakiś ewentualnie wygląd zgodny z oczekiwaniami zamówień jakiegoś strategicznego inwestora. Jedynie to się może różnić. Natomiast jeśli chodzi o parametry, to przyjrzyjmy się przez chwilę. Bardzo ważna rzecz. Ten pojazd może poruszać się z szybkością nawet do 500 km na godzinę. W odcinku 100 km zużycie paliwa 0,93 przeliczeniu na ciekłe paliwo. Natomiast ten pojazd, który jest standardowym pojazdem niedużym, 14-osobowym, miejskim, z szybkością, poruszając się z szybkością 100 na godzinę, na odcinku 100 km zużycie paliwa wynosi tylko i wyłącznie 0,12. I teraz pewien przykład. Tak sobie pozwolę sobie zrobić taką króciutką wyliczankę. Ten pojazd, który porusza się z szybkością 500 na godzinę, zużycie paliwa 0,93, pomyślmy. 500 na godzinę, to tak mniej więcej, w tej chwili mieszkam w Krynicy Zdrój, z Konina mniej więcej jest 500 km, troszeczkę z haczykiem, więc przemieszczanie się z tą szybkością to mniej więcej około godziny. 500 na godzinę. Czyli około godziny z Konina do Krynicy, gdyby nie było jakichś tam przystanków po drodze, moglibyśmy się przemieścić. Zużycie paliwa, drodzy, byłoby 4,65 litra. Czyli troszeczkę nieco więcej niż 4,5 litra zużycie paliwa na 500 km, co daje na jedną osobę, bo akurat jest to pojazd 6-osobowy, oczywiście mogą być większe. To jest 0,77 litra, czyli jakieś 4 zł przypada na osobę, jeśli chodzi o zużycie energii potrzebnej do przemieszczenia się tych 500 km na godzinę. Wyobraźmy sobie, jakie oszczędności to da w przyszłości ludziom w przemieszczaniu właśnie się na duże odległości. W tym wypadku godzina, przemieszczenie się z Konina do Krynicy, godzina, więc przyjemność. W takim pojeździe, jak ktoś siedział, już był, to wie, że to jest luksus, naprawdę najwyższa półka dla VIP-ów. I koszt na osobę, którą firma transportowa musi ponieść, jest jakieś może 4 zł, przeliczając na koszt paliwa. Więc tak naprawdę, gdyby nawet taki koszt miał kosztować, nie wiem, 50 zł przejazdu 500 km, no to wiem, jak w tym momencie łatwo policzyć dziesięciokrotnie, ponad dziesięciokrotnie firma transportowa ma przebitkę na takim bilecie na jednej osobie. Więc tak to wygląda, tutaj sobie taką wyliczankę pozwoliłem zrobić, wygląda, jeśli chodzi o ten transport i oszczędność w zużyciu energii. A zużycie energii i oszczędność zużycia energii ma bardzo duży wpływ również na ochronę środowiska.
Tutaj mamy pewne podsumowanie, jeśli chodzi o nakłady. Nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne, zużycie energii, przepustowość, zanieczyszczenie środowiska, wskaźnik wypadków przy transporcie. I co najciekawsze, tutaj na zielono pokazane jest Skyward Community i pokazane są faktycznie te współczynniki, jak one się mają do tradycyjnego transportu. I tu chociażby zobaczmy na przykład nakłady inwestycyjne. To, co mówiłem o tych ciężkich podporach, torach, jakichś słupach wielkich, jakichś obudowach jeszcze wkoło różnych mostów, tutaj tego nie ma. Te koszty inwestycyjne są dużo, dużo, dużo mniejsze. Wiemy, że zużycie energii, a zatem kosztów przewozu są dużo, dużo, dużo mniejsze. Zysk może być naprawdę o wiele większy dla przewoźnika, ale również dla nas jako pasażerów będzie to też bardzo dobra cena, bo już kiedyś się dowiadywaliśmy i były pewne przykłady podawane, że jeśli chodzi o przewóz tak naprawdę osób, będzie to bardzo, bardzo atrakcyjne w stosunku do tradycyjnego transportu. Tu na tym zdjęciu mamy tak naprawdę bardzo fajną rzecz, ponieważ na tym zdjęciu mamy prawdziwe pojazdy, są to pojazdy na ekotechnoparku i możemy otwarcie powiedzieć, że transport, o którym dzisiaj mówimy, jest to transport między innymi lekki, szybki, oszczędny, przyjazny dla środowiska. Tutaj jeszcze przejdziemy do najważniejszej osoby we firmie. Mówimy tutaj o Anatolim Junickim. Jest to wynalazca, konstruktor całej technologii i co najciekawsze, jak widzimy tutaj jego zdjęcie sprzed wielu lat i obecne zdjęcie, to pokazuje, że tą technologię, tak naprawdę na tą technologię poświęcił całe życie. I ta kolejna ilustracja pokazuje, że już w latach 70. ukazywały się pierwsze publikacje, jego pierwsze prace naukowe, również pierwsze testy związane z poruszaniem, przemieszczaniem się takich pojazdów strunowych gdzieś tam sięgają lat 70., czyli tak naprawdę w czasie, kiedy ja rok później się urodziłem, więc łatwo wyliczyć mniej więcej, ile mam tej chwili lat. Natomiast tutaj na tym zdjęciu, to jest historyczne zdjęcie, ponieważ niedaleko Mińska znajduje się ekotechnopark. Pierwsza tak naprawdę platforma testowa, certyfikacji, demonstracji. Zdjęcie to zrobiono w 2016 roku. Ja pamiętam ten moment, ponieważ ja wszedłem do firmy, podjąłem współpracę z firmą w 2016 roku i pamiętam ten moment, kiedy firma kupiła działkę i miała coś budować. I każdy wiedział, że coś będzie budowane, że firma będzie chciała coś tworzyć. Pamiętam, że oczywiście już w 2015 roku zaczęły się prace dotyczące oczyszczenia terenu, przygotowania terenu pod budowę. No i 2016 mamy teren, działki gotowe pod budowę. 3 lata później ogrom wykonanej pracy. Mamy gotowy ekotechnopark. Mamy przetestowanych wiele prototypów pełnych, certyfikowanych, oddanych do publicznego transportu, do masowej produkcji pojazdy. Mamy różnego rodzaju nawierzchnie przetestowane, certyfikowane. To, na czym firma pracowała, wykonała naprawdę bardzo wiele pracy w ciągu 3 lat. Niektóre firmy tak naprawdę tak ogromnej ilości pracy nie wykonują przez wielokrotnie dłuższy okres niż tutaj firma to zrobiła. Więc ogrom naprawdę wykonanej pracy. To zdjęcie pokazuje, że każdego roku, od momentu faktycznie jak ten ekotechnopark zaczął powstawać, każdego roku odbywają się tak zwane ekofestiwale, gdzie tysiące ludzi gromadzą się na terenie tego parku, aby na własne oczy zobaczyć nowe osiągnięcia, upewnić się również, że wszystko dzieje się naprawdę. Bo wiadomo, to co oglądamy gdzieś na zdjęciach, na ilustracjach, na filmach, może być to bardzo przekonujące, ale jeśli na własne oczy zobaczymy, jeśli przejedziemy się, wsiądziemy do takiego pojazdu, poczujemy tą moc, a wiem, że również na tej dzisiejszej konferencji, dzisiejszym webinarze są osoby, które osobiście
tym pojazdem i innymi mieli okazję się przejechać, dopiero poczują temat, w jakiej firmie, w jakiej spółce, o jakiej technologii mówimy. Jest coś naprawdę wyjątkowego. Tutaj każdy też się również ze mną zgodzi, że osoby te, które były więcej niż przynajmniej raz w ekotechnoparku, to wiedzą, że tak naprawdę jeśli chodzi o technologię, którą firma tworzy, za każdym razem, każdego roku, jak jechali na ekotechnopark, właściwie każdego roku mogli zobaczyć coś nowego. Zobaczyli nowe pojazdy, nowe zagospodarowanie terenu. Właściwie cały czas ten ekotechnopark, można powiedzieć, na ich oczach ewoluuje. No i tutaj przechodzimy również też do sedna sprawy. Firma, jak powiedzieliśmy, bardzo wykonała wielką pracę. W 2016 roku zaczęto budować ekotechnopark. Mamy 2020 rok, czyli tak naprawdę zaledwie 4 lata. Jest to bardzo, bardzo mało. Jak sięgam czasem, tak naprawdę w Krynicy mieszkam od 3 lat. Więc powiem szczerze, te 3 lata migły tak naprawdę, jak właściwie bym się zastanawiał, czy to był ten rok. W tym roku, czy czasem to się nie przeprowadziłem. Więc to jest bardzo krótki odcinek czasu. Natomiast firma, co zrobiła między innymi w tym czasie? Opracowała już 7 rodzajów pojazdów do przewozu pasażerów. One są w pełni certyfikowane, opatentowane, gotowe do masowej produkcji. I również i większe. O tym też za chwilę jeszcze powiem. Również firma opatentowała, certyfikowała 4 pojazdy do transportu towarów. Co najciekawsze, ten transport Unikąt do niedawna tak naprawdę nawet nie był w planach firmy. Natomiast jak gdyby sytuacja na rynku światowym, sytuacja na świecie i zamówienia jak gdyby i zainteresowanie tego typu transportem spowodowało, że firma bardzo szybko również tą część rynku próbuje właśnie zaspokoić te potrzeby. Stworzyła właśnie takie urządzenie, ten Unikąt, który ma przewozić duże kontenery w portach, właśnie między innymi rozładowywać statki do portu i z portu później dalej na załadunek inny, by pomóc właśnie w tej pracy, wykonaniu tej ogromu pracy, gdzie jak już poczęliśmy na początku, widzieliśmy, wiele portów jest zawalonych tygodniami i są problemy z rozładowaniem tych towarów. Tutaj też mamy zdjęcie realne z Berlina, do niego wracamy. Osobiście powiem szczerze, jest to wyjątkowe odczucie, jeśli chodzi o taki InnoTrans targi w Berlinie. W 2016 roku, kiedy firma pierwszy raz się wystawiała, byłem osobiście i było to wyjątkowe wtedy dla nas przeżycie. I w 2018 roku firma również wszystkich zaskoczyła pozytywnie. Byliśmy na konferencji z zarządem, ale co ciekawe, warto zwrócić uwagę na to jedno zdjęcie po lewej stronie, o tym już nieraz mówiłem na konferencji, ale ono jest wyjątkowe. Z danych z początku 2020 roku, czyli z początku tego roku, wynika, że transport strunowy był już prezentowany na na 18 dużych wystawach międzynarodowych, podczas których zawsze cieszył się bardzo wielkim poparciem. No i tutaj mamy zdjęcie z Berlina. Zwróćmy uwagę właśnie na to lewe zdjęcie, gdzie tych dwóch panów tutaj po lewej stronie patrzy w kierunku prawej strony. To są pracownicy szwajcarskiego stoiska kolei linowej i wszyscy zwiedzający patrzą w kierunku Skyway, czyli Skyward Community. Oczywiście nie można ominąć pojazdu posiadającego niezwykły futurystyczny kształt. Oczywiście to zdjęcie tutaj po prawej stronie zostało wykonane wtedy, kiedy jeszcze nikogo nie było, kiedy targi były zamknięte i można było spokojnie zrobić zdjęcie. Natomiast ci, co osobiście byli, wiedzą, że nasze stoisko było oblegane przez ludzi z całego świata, przez ministrów, przez bardzo ważne osoby, które odwiedzały to stoisko również w Berlinie. I podpisanych zostało też wiele porozumień związanych z rozwojem, z budową
również w innych rejonach świata. Zresztą takie targi duże jak InnoTrans w Berlinie, czy w Dubaju, czy jeszcze w wielu innych rejonach świata, w Indiach, one cieszą się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem i na nich dochodzi do największych po prostu porozumień, podpisania umów, transakcji. Tutaj mamy naszego prezesa, naszego wynalazcę i dobrze wiemy, że przed wejściem na rynek światowy każdy pojazd, również te, które widzieliśmy, które już są przygotowane, łącznie jest ich 11 i kolejne 4 są w tej chwili tworzone. Każdy pojazd, szczególnie związany z transportem osób, musi przejść wiele testów. Dokumenty potwierdzające, że testy transportu strunowego zakończyły się pomyślnie, można znaleźć właśnie na stronie chociażby tej, którą mamy pod zdjęciem na dole, albo w naszych biurach na stronie naszych biur, gdzie się logujemy. Ale również tutaj na tej stronie, możemy tą stronę sobie zapisać, znajdziemy bardzo dużo informacji, między innymi na temat patentów, na temat zezwoleń, które firma już uzyskała. Poza tym wiemy, że technologia transportu strunowego otrzymała 83 patenty w 18 krajach, od USA począwszy po Chiny, czyli tak naprawdę cały glob. Tutaj firma zabezpiecza zarówno swoje, jak i nasze interesy. Otrzymała bardzo, bardzo dużo certyfikatów, różnych patentów, nagród. Tutaj na slajdach nawet nie ma 1/10 tego, co można znaleźć u nas na naszej stronie internetowej, właśnie chociażby na tej podanej na dole, czy też w naszych biurach. Warte uwagi jest ta nagroda, tak zwany Złoty Rydwan, który firma nasza otrzymała dwukrotnie w Polsce. To jest taka bardzo ciekawostka, fajna. Możemy znaleźć szczegóły na temat tego Złotego Rydwanu, który firma otrzymała dwukrotnie w naszych biurach. Jak poszukamy w newsach, cofniemy się tam o kilkadziesiąt stron spokojnie, to znajdziemy news na temat właśnie tego Rydwanu, w jakich okolicznościach, kto wręczył naszej firmie tą wyjątkową nagrodę za innowacje, jeśli chodzi o transport. Tu na tej stronie widzimy biura naszej firmy. Między innymi dobrze wiemy, że sam pan Anatolij Junicki nie byłby w stanie wiele zrobić sam jako inżynier. Wiemy, że do tak ogromnej, wielkiej pracy potrzebny jest ogrom ludzi. Dlatego w tym celu powstała spółka Junicki String Technology w Mińsku i od 2019 roku spółka zatrudnia ponad 1000 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, inżynierów i nie tylko. No i składa się z 80 działów i biur projektowych. Posiada nieruchomości biurowe, przemysłowe o łącznej powierzchni ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych. Oczywiście te dane ciągle się zmieniają, ponieważ firma w tej chwili bardzo szybko, energicznie się rozwija i również ilość pracowników, ilość inżynierów, których jest szkolona, ciągle się zwiększa i pewnie za jakiś czas dostaniemy zweryfikowane informacje na ten temat. Zresztą tutaj widzimy zdjęcie z jedno z szkoleń właśnie inżynierów, którzy ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, bo jest oczywiście taka potrzeba. Tutaj mamy biura produkcyjne. W naszych własnych zakładach produkcyjnych zaprojektowano i wyprodukowano już właśnie 11 skomplikowanych pojazdów towarowych, pasażerskich, miejskich, międzymiastowych, szybkich, super szybkich, podwieszanych, nadwieszanych. A poza tym tak naprawdę, jeśli chodzi o pojemność, to też jest niezwykła, ponieważ od 2 do 200 pasażerów może przemieszczać, może zabrać i ładowności od 2 do 35 ton. 4 kolejne modele w tym wersji tropikalnej są obecnie opracowywane. Zresztą jeden z takich pojazdów tropikalnych za chwilę zobaczymy na jednym ze slajdów. One oczywiście często wyglądem się nie różnią od wiele od tych, które już zostały stworzone, ale dostosowanie się do klimatu tropikalnego, gdzie temperatura w cieniu wynosi 50 lub więcej stopni, gdzie jest duże zasolenie powietrza, duże zapylenie, jeśli chodzi o piach w powietrzu, wymaga dostosowania tych pojazdów.
że one były w pełni bezpieczne i dawały szczególny komfort pasażerom, którzy będą się przemieszczać w tych naszych pojazdach. I tutaj, drodzy Państwo, mamy coś wyjątkowego. Tutaj to, co widzimy na tej ilustracji, to wspaniała wiadomość, która dotarła do nas we wrześniu 2018 roku. Rozpoczęła się budowa Centrum Innowacji Skyward Community w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Emiracie Sharjah. My osobiście tam byliśmy na początku tej budowy, czyli jak weszło zezwolenie i została podpisana umowa, że takie centrum innowacji będzie powstawać we wrześniu 2018 roku. My byliśmy na szkoleniu w maju 2019 roku, czyli ponad rok temu, i jako pierwsza wycieczka zorganizowana z firmy mogliśmy odwiedzić budowę i zobaczyć pierwsze prace wykonane na tym terenie. Tak naprawdę dla firmy jest to znów poligon doświadczalny, gdzie wykonywanych jest ogrom pracy, który my osobiście nie widzimy, ale on faktycznie jest wykonywany. Musimy pamiętać, że transport publiczny, transport, gdzie będzie się przewozić ludzi, wymaga najwyższych standardów bezpieczeństwa. Patrzy na nas cały świat, patrzą na nas największe marki na świecie i tu musi być absolutnie wszystko wykonane jak najlepiej. Nie ma miejsca na błędy. I my musimy osobiście jako inwestorzy, jako propagatorzy również tej technologii, to dobrze bardzo zrozumieć. Tutaj właśnie mamy to, co powiedziałem. Parę miesięcy później, po podpisaniu umowy jesienią 2018 roku, my byliśmy w maju, gdzie stawiano pierwsze słupy, natomiast tego samego roku już były pierwsze pojazdy właśnie w klimacie tropikalnym testowane, przeszły test na tej działce, na tej budowie. Więc to oczywiście jest prawdziwe, realne zdjęcie, które miało miejsce. I co najciekawsze jest to, że to, o czym za chwilę jeszcze powiemy w kolejnym zdjęciu, tutaj to otwarcie trzeba powiedzieć, że mamy w tej chwili pełne wsparcie władz na najwyższym szczeblu, jeśli chodzi o Zjednoczone Emiraty Arabskie. I tutaj pod tym kątem naprawdę jesteśmy wygrani. Tutaj mamy między innymi wiceprezydenta i premiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Natomiast na kolejnym zdjęciu mamy jego wysokość Emiratu Sharjah Sultan bin Muhammad Al-Qasimi. I tak naprawdę są to tak naprawdę jedni z najważniejszych ludzi, jeśli chodzi o Zjednoczone Emiraty Arabskie, jeśli chodzi o sprawy decyzyjne, budowy, wdrożeniu całej tej technologii w całym świecie arabskim, szczególnie właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I my mamy tutaj tak naprawdę na tym terenie całym zielone światło. Zielone światło w pełni tego słowa znaczeniu. Tutaj to zdjęcie pokazuje, że transport w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie kolejnym dowodem na to, że technologia Skyward Community może działać w dowolnej strefie klimatycznej, jeśli chodzi o naszą planetę. No i tu pokazane kolejne zdjęcia, które tak naprawdę pokazują, w jaki sposób nasza technologia może niejako zaistnieć na naszej planecie i przyczynić się tak naprawdę do dużego, tak naprawdę, jeśli chodzi o ochronę środowiska, jeśli chodzi o wiele innych czynników, chociażby o tym, o czym mówi ten slajd. Jeśli byśmy wzięli podsumowanie, to tak naprawdę mamy technologię, która jest innowacyjna, przemieszcza się nad ziemią, czyli jest bezpieczna. Zresztą tutaj kolejna informacja też o tym mówi. Wysoka prędkość, bo przemieszczanie się 500 km na godzinę lub szybciej, to już jest taka, powiedzmy, imponująca szybkość. Wydajny. Pamiętamy o tej energooszczędności w przeliczeniu, gdzie jeden pojazd na 14 osób, zużycie paliwa na 100 km, 100 km na godzinę, ten środek transportu miejskiego, zużycie było 0,12, a ten 500 na godzinę, pamiętamy, 0,93 w przeliczeniu na paliwo ciekłe. Jest to wielka wydajność, wielka oszczędność. Łatwo integralny, czyli tak naprawdę nasza technologia może być zbudowana w dowolnym miejscu na świecie, w dowolnej aglomeracji, która jest bardzo gęsto zabudowana.
Również może się przemieszczać nad górami, nad lasami, gdzie nie niszczymy całej tej flory, jeśli chodzi o środowisko naturalne. Przyjazne środowisku, tak jak tutaj ten ostatni slajd mówi. Więc mamy coś wyjątkowego na skalę światową, która nie ma odpowiednika w tej chwili na Ziemi. W jakim strumieniu czasu jesteśmy, drodzy Państwo? Tak naprawdę technologia i jak gdyby przeniesienie jej z dokumentów, z papierów, z tych patentów, które są przygotowane w realny świat i certyfikowanie, przetestowanie, to są godziny, setki, a nawet tysiące godzin testowania jednego pojazdu po jednej szynie, która musi przejechać ileś tam 10 albo tysięcy nawet godzin, żeby można wszelkie parametry faktycznie sprawdzić, zapisane w dokumentach. Wykonany masę prac. Wszystko to zostało rozpisane na 15 tak zwanych grup, na 15 etapów. I w jakim przedziale czasu, drodzy, jesteśmy? Jesteśmy tak naprawdę na 14 etapie. Według informacji, którą uzyskaliśmy, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i świat nie spleta nam jakiegoś tam fikusa, jeśli chodzi o kolejne zamknięcie świata, koronawirus i tak dalej, myślmy pozytywnie. Tak naprawdę zostało mniej więcej do zakończenia certyfikacji pełnej, łącznie z szybkościowymi pojazdami, mamy maksymalnie około roku. Bo tak jak rozmawialiśmy w maju z człowiekiem z zarządu, mówił o przedziale zakończenia 15 etapu, mówił o przedziale od 10 do 15 miesięcy. To są jego słowa. Minęło mniej więcej 3 miesiące, więc należy zakładać, że zostało nam maksymalnie około 12 miesięcy, może krócej. Do końca roku, zgodnie z zapewnieniami, powinien zakończyć się 14 etap i prace, które muszą być wykonane w 15 etapie, powinny się zakończyć mniej więcej w połowie przyszłego roku. Więc jesteśmy w wyjątkowym czasie, ponieważ w momencie, kiedy ja wszedłem do firmy, rozpoczęła się budowa. To był 2016 rok. Rozpoczęła się wtedy budowa. I to był wtedy mniej więcej piąty etap, jeśli chodzi o te rozpisane etapy tworzenia technologii. Dzisiaj mamy 14 etap. Jesteśmy w okresie realizacji już, ponieważ to, co się tworzy w tej chwili w Emiratach Arabskich, to nie jest jak gdyby tworzenie nowej technologii kolejnej, tylko to jest dostosowanie się do różnych klimatów, różnych rejonów świata, aby również tam technologię można wdrożyć zarówno w całej Arabii, jak i w całej Azji, jak i pozostałą część naszego globu. Więc takie plany w tej chwili są realizowane. Masę prac wykonywanych jest w tej chwili w tle, których my osobiście nie widzimy. A codziennie pracownicy, Anatolij Junicki, wielu dyrektorów zarządu jeździ po całym świecie i podpisuje umowy, wstępne zamówienia. Jest tego bardzo dużo. Jeśli chodzi o sam Dubaj, to wiemy, że będzie kilka projektów realizowanych, między innymi 15-kilometrowy odcinek 21 stacji w centrum Dubaju. O tym też już kilka razy mówiłem. Czekamy tak naprawdę w tym momencie na ukończenie pełnej prezentacji, czy też pełnej demonstracji szybkości, która ma wynosić 150 km na godzinę dla transportu miejskiego. Być może w wielu zdjęciach albo wielu nawet filmikach w internecie, na Facebooku i nie tylko, już pewnie dostrzegliśmy, że ta trasa jest ku ukończeniu, bo to mówimy o odcinku testowym 2,5 km, gdzie jest wystarczający odcinek, aby móc zrobić pełną demonstrację, która musi być klepnięta, niejako podpisana, że jest bezpieczna i ten transport może zostać oddany w tym momencie do masowej produkcji. I wtedy tak naprawdę te trasy, gdzie kompletna dokumentacja już jest przygotowana, może się rozpocząć normalna budowa w realu. Więc zapewniam Was, drodzy Państwo, że wkrótce na własne oczy będziemy mogli to zobaczyć i zapewne w najbliższych miesiącach pewne newsy na ten temat będą do nas docierać na stronie firmy. Pamiętajmy, że zawsze korzystajmy z informacji, które bezpośrednio nam firma przekazuje, więc czytajmy wszystkie newsy, które pojawiają się na stronie firmy. Nie słuchajmy nieraz różnych znawców tematów,
którzy obiecują nam różne jakieś tam złote jabłka na wierzbie, czy jakiekolwiek inne rzeczy. Trzymajmy się zawsze faktów, a fakty są na oficjalnych prezentacjach, chociażby taka jak ta. Fakty można znaleźć między innymi jak są rosyjskojęzyczne lub angielskojęzyczne prezentacje z ludźmi z zarządów, ale przede wszystkim na naszych stronach, na naszych biurach możemy znaleźć fakty. I tych faktów się trzymajmy, nie szukajmy obietnic różnych ludzi, którzy niekiedy czasami mogą podawać pewne informacje bez pokrycia. Więc w takim strumieniu czasu jesteśmy. Na koniec jeszcze taka bardzo ważna informacja. My znamy ten news, bo jeśli czytamy newsy na naszej stronie, to wiemy, że w lipcu zeszłego roku Skyway, czyli Skyward Community, zostało wpisane na listę ekspertów programu ONZ. Okazuje się, że tak naprawdę jakbyśmy czytali te szczegóły dotyczące tego newsa lub wcześniejszych na ten temat, na temat pana Anatolija Junickiego, to dowiemy się, że on ściśle współpracuje z ONZ mniej więcej od 2000 roku. Natomiast w 2019 roku Skyward Community jako firma, jako technologia została wpisana na listę ekspertów programu ONZ. Co to mówi? To tak naprawdę oznacza, że ONZ uważa naszą technologię jako technologię, która może się przyczynić do podniesienia poziomu życia ludzi na całej Ziemi, do zwiększenia ilości zatrudnienia, do ochrony środowiska, do dużych, wielkich oszczędności i wielu innych rzeczy, które tak naprawdę ONZ nadzoruje z innymi różnymi organizacjami na świecie. Więc to jest coś wyjątkowego, co może być dla nas chlubą, jeśli chodzi o tematy, kiedy poruszamy właśnie temat firmy z osobami, których chcemy zainteresować tą technologią. Tu jeszcze krótka inna informacja, ważna nowość. Niedawno, na koniec czerwca, otrzymaliśmy od firmy aplikację mobilną Skyward Community. Tak naprawdę ta aplikacja pomaga nam w pracy, ponieważ w każdej chwili w komórce, bardzo szybko logując się na własne konto, możemy komuś pokazać, w jakiej firmie jesteśmy, jaki transport na naszych oczach powstaje i jaką technologię my chcemy propagować, my chcemy rozpowszechniać na całej Ziemi i dlaczego jest to takie ważne, aby jak najwięcej ludzi na temat Skyward Community się dowiedziało. Więc ta aplikacja na pewno w komórkach, w smartfonach nam bardzo pomoże, jeśli będziemy ją mieć zainstalowaną, więc zachęcam Was, drodzy Państwo, żebyście zainstalowali sobie ją w komórce, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Oczywiście aplikacja będzie ciągle ewoluowała, będą dodawane pewnie różne inne funkcje, natomiast warto ją mieć na dzień dzisiejszy już zainstalowaną w swojej komórce i od czasu do czasu sprawdzać, czy nie ma jakiejś aktualizacji. Jedna informacja bardzo ważna dla nas, dla tych, którzy kochają tak zwane festiwale, ekofestiwale, chociażby w Ekotechnoparku na Białorusi. No niestety w tym roku ekofestiwal został przełożony na 2021 ze względu na sytuację na świecie, ze względu na sytuację koronawirusa. Jakkolwiek by to nie było, to wiemy, że w wielu państwach, w wielu krajach obostrzenia opadają, ale w niektórych krajach te obostrzenia są bardzo duże. I ze względu na bezpieczeństwo i narażanie tak naprawdę pracowników, ważnych pracowników, ludzi dla firmy, ten EcoFest został przełożony na przyszły rok, ale jest pewna idea, jest pewien pomysł, o którym za chwilę powiem. Oczywiście tutaj gdyby pomysłodawcą tą ideę jest jeden z liderów polskich, Janusz Tomczak, mam nadzieję, że się nie obrazi, że to powiedziałem tutaj publicznie. O czym mówię? Każdy z nas tak naprawdę, jak wiemy, jest we firmie lub dzisiaj jest pierwszy raz na tej konferencji, bo też może tak się zdarzyć, że drodzy Państwo, jesteście pierwszy raz. Każdy z nas może mieć udziały w spółce matce Skyward Community. Okazuje się, że tak naprawdę polega to na tym, że my niejako udzielamy pożyczki firmie. Firma daje nam udziały zakładowe. Nas jako udziałowców wpisuje sztywno do rejestru spółki, jako współudziałowców spółki całej technologii. W momencie wyjścia firmy na giełdy zewnętrzne nasze udziały stają się akcjami, które możemy spieniężyć i to z bardzo dużym zyskiem. Jakim? Tak naprawdę zapis minimalnej ceny nominalnej jednego udziału to jest 1 dolar. Taki jest zapis prawny. Natomiast biorąc pod uwagę różne firmy na świecie, które wchodziły na giełdy,
które debiutowały na parkietach, to wiemy, że to były ceny kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu dolarów lub więcej w momencie debiutu. Po kilku latach ta cena wielokrotnie wzrosła. Przykładem może być chociażby Facebook, chyba każdemu znany, który tak naprawdę debiutował ładnych parę lat temu. Teraz nie chcę strzelać, to był rok chyba 2014, ale nie chcę strzelać. Natomiast po tak naprawdę kilku latach ta cena kilkakrotnie wzrosła w górę, jeśli chodzi o wartość udziałów. I tak samo spodziewamy się, jeśli chodzi o Skyward Community, w momencie, kiedy zarząd, kiedy Anatolij Junicki, kiedy najważniejsze osoby decyzyjne zdecydują się, że to jest ten moment, że wchodzimy na parkiet, na giełdę, to spodziewamy się, że ta cena nie będzie 1 dolara, ale może być dużo, dużo wyższa. Jaka, drodzy Państwo, czas pokaże, ale ten czas bardzo mocno się zbliża, więc mamy możliwość kupienia tych udziałów w różnych jak gdyby wariantach, bo jak widzieliśmy, mamy możliwość kupienia pakietów, specjalnych pakietów dla dzieci. Możemy je kupić za gotówkę, możemy je kupić na raty, rozłożone na 10 rat. Jest ta dobrowolność. Natomiast firma dała nam pewien prezent. Tutaj ta informacja na ten temat tego prezentu jest. Dała nam dyskonto. W czerwcu mieliśmy dyskonto nawet 1:100. Natomiast to dyskonto, które w tej chwili jeszcze pozostało, między innymi w jednym z pakietów jest 1:50 za 600 dolarów. Natomiast w pakiecie za 1200 dolarów mamy dyskonto 1:90. Co to, drodzy, oznacza dla nas? Oznacza, że to tak naprawdę dla nas, że za 1 dolara firma nam daje 90 dolarów. No bo cena nominalna jednego udziału zapisane w dokumentach, w naszych umowach, które mamy w biurach, pisze, że cena nominalna jednego udziału to 1 dolar. To jest cena minimalna. Więc kupując dzisiaj udziały, w tym momencie jeszcze 1 dolar, mamy 90 dolarów tak naprawdę zagwarantowane. Pomyślmy sobie, jeśli to będzie cena nie 1 dolar, ale na przykład 10 dolarów w momencie wejścia na giełdę. To w tym momencie za 1 dolara mamy 900. Jeśli czas zweryfikuje i faktycznie tak będzie. Więc pomyślmy o sobie, pomyślmy o rodzinach, zastanówmy się poważnie nad tym, również nad tą inicjatywą, o której przed chwileczką powiedziałem, ponieważ w tym roku EcoFest nie odbędzie się, on został przełożony na 2021 rok, więc pewien pomysł jest. W związku z tym urodziła się jak gdyby pewna idea, tutaj powstała ona w umyśle między innymi właśnie tak już powiedziałem Janusza Tomczaka, by każdy partner, który planował wyjazd na EcoFest, ale nie tylko uważam, każdy, kto chce przyspieszyć proces skończenia, ukończenia 15 etapu, albo chce wesprzeć spółkę, która jest współwłaścicielem, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy w rejestrze spółki zapisani sztywno. Mamy to w swoich dokumentach, możemy sprawdzić. Jak ktoś będzie chciał pomocy, to mogę powiedzieć gdzie. Mamy wpisane nasze pakiety, nasze udziały są wpisane do rejestru spółki w momencie, kiedy oczywiście jest spłacony pakiet. Jesteśmy współwłaścicielami, więc możemy poprzez wsparcie firmy w tej chwili, wykupując pakiety promocyjne w dyskoncie 1:90 lub 1:50, możemy niejako w ramach takiej solidarności, wsparcia firmy, możemy pomóc właśnie w tej certyfikacji, zakończeniu tego całego 15 etapu jeszcze w krótszym czasie. Więc inicjatywa była taka, by każdy z nas kupił najpóźniej w sierpniu przynajmniej jeden pakiet w tym dyskoncie 1:50 czy też 1:90. Do tego Was, drodzy Państwo, zachęcam. Zachęcam Was, żebyście też te informacje przekazali swoim bliskim, znajomym, sąsiadom, kolegom, czy to ze szkoły, czy to z pracy, że taka jest możliwość, że istnieje taka firma jak Skyward Community, że będzie o niej bardzo głośno. Natomiast dzisiaj, na dzień dzisiejszy, możemy kupić jeszcze udziały w bardzo dobrym dyskoncie, które sięga tak naprawdę prawie 2 lat do tyłu. To firma nam w tej chwili zaoferowała i możemy wykorzystać wszyscy tą szansę. Pokażmy, że my jesteśmy w stanie faktycznie dobrą pracę wykonać tutaj jako społeczność polska, ponieważ firma robi na bieżąco pewne statystyki, pewne rankingi, badania i faktycznie poprzez
wdrożenia chociażby tego pomysłu, o którym w tej chwili mówiłem, możemy bardzo dużą pracę wykonać i również zwrócić uwagę na nas, jako społeczność polską, firmy. A jeśli to zrobimy, jeśli to nam się uda poprzez współpracę, poprzez zakup udziałów, jesteśmy w stanie tak naprawdę wynegocjować u firmy dużo więcej. Jeśli chodzi o polskie filmy z polskim lektorem, te wszystkie różne nagrania, które często widzimy, które gdzieś tam mają koślawe tłumaczenie jakieś translatorowe i tak dalej, możemy tak naprawdę wyegzekwować piękne tłumaczenie, nawet z lektorem czy z tekstem polskim, wtedy kiedy tak naprawdę mamy pewne asy w ręku. Jeśli mamy możliwość powiedzieć, słuchajcie, no, jako społeczność polska robimy bardzo dużo dla was, jako dla firmy, wspieramy i tak dalej, robimy duży obrót jako kraj, możemy tak naprawdę wtedy od firmy bardzo dużo wymagać. Do tego was, drodzy państwo, zachęcam. Przepraszam, że troszkę przedłużyłem, bo mamy już godzinę 25. Zachęcam wszystkich do przemyślenia, do zastanowienia się, w jakiej firmie jesteśmy. Jest to wyjątkowy czas na to, by podejmować mądre decyzje. Jeszcze raz dziękuję za obecność i zapraszam na kolejną konferencję, która w moim wypadku odbędzie się 3 sierpnia. To będzie poniedziałek na godzinę 19. Serdecznie was, drodzy państwo, zapraszam. Dziękuję za